Witamy Państwa serdecznie. Poniedziałkowe świąteczne popołudnie to oczywiście także i tradycja powoli robiąca się naszych świątecznych spacerów z opolskimi sportowcami, legendami opolskiego sportu. Antoni Przybecki dzisiaj jest ze mną. Dzień dobry, witam. Panie Antoni, witam bardzo serdecznie. Trochę przejedzone na święta, Panie Antku, jak to? No tak jak święta, zawsze się do tego przygotowujemy, dlatego że pościmy prawie tydzień. Tak? Tak. No i później cała akumulacja się sprowadza na to piękne świąteczne śniadanie, które rodzina zasiada, przygotowuje wcześniej. To jest taki rytuał, że Pan też ma określone na przykład rzeczy, że zawsze wiadomo, że Antoni musi na święta przygotować to, to i to. No takie role są podzielone, tam mniej więcej ja robię jakieś zakupy, troszeczkę pomagam w przygotowaniu, ale raczej w tej chwili to żona, bo wcześniej Matula to wszystko przygotowała, robiła, jak ona to robiła, to nie wiem, bo tatuś zmarł, to byliśmy mali i szczęśliwi, jak te święta przychodzą, zawsze się czekało na nie bardzo długo. No właśnie to jest ciekawe, bo Pana koleje losu i rodziny tutaj na Śląsk Opolski zjechały się z Wielkopolski i z wschodu, z naszych Kresów, tak. Prawda? Więc te tradycje też pewnie były bardzo, bardzo różne i później się pewnie skumulowały tutaj. Tak, to były, tak szczerze mówiąc, to były zawsze takie w napięciu nasze świąteczne spotkania, czy Świętego Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. To zawsze były takie spięte, bo tatuś był zawsze tym oficerem wojskowym, także tam były właśnie przy obecnych władzach wtedy troszeczkę taki był niepewny, bo się ukrywał cały czas, nie? Ale mimo wszystko myśmy razem siedzieli przy stole i ta taka radość, że jesteśmy razem i to stwarzało taką atmosferę, która się później przekładała w mojej karierze sportowej na drużynę, gdzie człowiek razem był. Zawsze żeśmy dbali o to, żeby Matula dba, żeby było czysto, ładnie. Ja już pamiętam, jak z masła pięknego baranka robiła. No, pięknego baranka robiła, później to siostra wykonywała. No, tam były jajka, podstawa, że ja i dużo ciast. Takich drożdżowych, nie jakieś tam. No, serniczek to wiadomo, że u nas tradycyjny jest, ale przeważnie pamiętam tyle z tych świąt, że. To było takie typowo rodzinne, ale wcześniej to szło się do kościoła. Obowiązek. Po kościele było jedzenie. Myśmy drżeli już, kiedy wreszcie będziemy jeść. Nawet się nudziliśmy w kościele, żeby przyskoczyć i jeść to śniadanie, na które czekaliśmy ileś tam dni. No właśnie, post trwał prawie tydzień. To nie wymienił Pan jako pierwszej potrawy, którą bardzo często się teraz spotykamy tutaj na Śląsku Opolskim. To jest oczywiście żurek, prawda? No ale w tradycji rodzinnej później ten obiad składał się właśnie z tej święconki w pierwszym dniu. Później jadło się to, co było właśnie święcone w cudzysłowie w obiad. Tak, oczywiście, że tak. I to było, zaczynała zawsze Matula częstować święconym, czyli jajeczkiem. Życzenia, składanie sobie. Każdy tylko był sztywny, kiedy będziemy jeść, bo stół był pięknie udekorowany tam. Te wszystkie smakołyki, które wtedy obowiązywały, bo w tej chwili to u nas na Śląsku to jest żurek. No, tak. Żurek jest wspaniały, no, nie jest niezastąpiony. Najlepszy żurek to jednak mimo wszystko robią w Kielcach, gdzie tam później jechali. Tak, tam był wyśmienity. No i to tylko pamiętam wszystko, to co jest, że to były takie rodzinne święta, które dawały oddźwięk tego, że rodzina jest zawsze najważniejsza, że rodzina jest wtedy, jak się wszyscy wzajemnie szanują. Pana wielkanocny przysmak? Pana osobiście? To jajko czy jednak coś innego? Ja czy raczej, sałatka? Ja czy... raczej jajkowy jestem, tak? I zawsze uwielbiałem. Ileś tam jajek zjadaliśmy, tak. A farbowanie to też należało? I farbowanie, tak. To żeśmy robili w tej chwili, to zresztą wcześniej też, te łuski z cebuli zostawialiśmy i w tym, i później były takie małe rzeźbionka, małe coś tam, jakieś dekoracje robiło się na tym jajku, ale głównie to w cebulce i farbki. Kilka tam szklaneczek, pamiętam, ustawiało się kilka szklanek, tam było 5 kolorów i wrzucało się jajeczko i ono później nabierało takiego koloru, jak było.
wyrazistego. Tak. A w tradycji również domowej poniedziałek, tak jak my dzisiaj się tutaj spotykamy i spotkaliśmy się właśnie, żeby troszkę nieco ochłonąć i odpocząć po tym siedzeniu jednak takim niedzielnym, tak. To ten poniedziałek też był w tradycji tej wschodniej i wielkopolskiej, bo Wielkopolsce się lało trochę w niektórych miejscach. Tak, oczywiście, oczywiście, tak, tylko że... Lało wodą, żeby było jasne. Oczywiście, lało wodą. Nie, no oblewany poniedziałek to był tradycja, to przecież tam wchodziły no, wiadra, to, co się tylko miało, miski, słoiki, nie wiadomo, były takie oblewanie, że jak ktoś nie był mokry, to znaczy, że nie był na świętach. Aha. No to tradycje świąteczne, a teraz syn czy synowie przenieśli trochę tych tradycji, przyjeżdżają, jak jest możliwość, do domu, bo wiemy, no, do niedawna Piotr jeszcze przecież legenda, tak jak i pan piłki ręcznej. Siądziemy może sobie, panie Antoni, tutaj na chwileczkę. Trener reprezentacji Polski, jak to jest teraz z kolei w następnym pokoleniu dzieci z tych tradycji takich świątecznych? No, wnuk jest, cały czas tatusiowi pomaga. No, jest tam raczej w inny dzień. Troszeczkę jest taki zdrowotnie, tam można rzec, ale mimo wszystko syn z nim chodzi. Tak, to jest też chłopak wyrośnięty, 190 wzrostu i bardzo, bardzo dobrze się uczy. Także, że jest w innym kierunku, ale sport go pochłania tak, że tatuś zawsze i na rower, i na basen. Wiele takich dodatkowych rzeczy wykonuje, które jego w jakiś sposób uzdrawiają, bo on tam jednak przeszedł takie różne choroby, tam miał Piotr duże kłopoty i po szpitalach różnego rodzaju, ale wyrósł, jest w innej dziedzinie, żyje sportem, koszykówkę bardzo lubi, piłkę ręczną też, no, w tenisa troszeczkę grał. No ale mówi dziadek, ja to tatusiowi pomagam, ja mówię, tatuś, ale musisz pilnować, bo to jest bardzo dużo pracy. Nie? Mówi, ja wszystko robię, no więcej już nie mogę robić, ja mówię, resztę zostaw tatusiowi. Także tu jest taka rzecz, że my na sportowo jesteśmy cały czas. Czyli i na święta też, czy sobie odpuszczacie? Święta to jest to, jak byliśmy, bo w tej chwili on jest za granicą, ale jak byliśmy razem, to zawsze mówiliśmy o sporcie i żona, babcia, my już skończcie tym sportem, a my z powrotem. Chciałem pana zapytać, czy można sobie na święta odpuścić swoją ukochaną dyscyplinę sportu, bo chciałem wrócić do tych pana wspomnień jeszcze na momenty reprezentacyjnych, czy momentu, kiedy dowiaduje się pan, że jest pan w kadrze na igrzyska do Monachium. Czy da się na święta powiedzieć sobie, nie, handbal zostawiamy, koniec, nie, nic. Nie, tego się nie da w ogóle, bo tym człowiek żyje. To jest tak, jak już nie chcę mówić o narkotykach, bo to nie ten czas, ale no nie da się w ogóle słowa innego użyć jak sport. Niekiedy ktoś mówi, no co, powariowali sobie tylko o sporcie, ale tego się nie da złamać. Tak jak gro ludzi mówi o swojej dyscyplinie, którzy uprawiają i też się tym dzielą ze swoimi, owszem, że tam nie cały czas, no najpierw zjedzony, pośmiać się, coś takiego, ale sport jest domeną zresztą byłem. Zresztą, że to jest zawsze taki okres w większości, no czasem są święta Wielkanocy i w lutym, wiadomo, ale jak jest kwiecień, to tu już jest końcówka też rozgrywek ligowych, już te momenty takie końca, kiedy rozpoczynają się play-offy, czy decydująca faza rozgrywek i u nas, i w Bundeslidze, bo na pewno tymi ligami najbardziej, przecież jeśli chodzi o piłkę ręczną, żyjemy i żyją państwo, więc to jest na pewno jest o czym rozmawiać. No to jakie jest pana spojrzenie, panie Antoni, teraz na piłkę ręczną? Na reprezentację, na klub, gwardię. Jeszcze wrócę dlaczego my o piłce ręcznej, bo my z żoną poznaliśmy się na boisku, na półfinale Mistrzostw Polski w piłkę ręczną. Aha, czyli to ona głęboko. Ona grała w MKS-ie Opole, a ja grałem w MKS-ie Brzeg i myśmy się poznali. No i w tym miesiącu maj chyba mamy 50-lecie. No, to pożycia razem. Dziękuję. To z jednym z prezentów musi być jakoś urocza piłka, tak, piłka doręczna. Tak, to tutaj, będzie w takim tak, kształcie. Tak, i tutaj także jak mecze oglądamy, jak w tej chwili, to piłkę ręczną, że ona mówi, film jakiś, nie? Ja mówię, słuchaj, to musimy zobaczyć, musisz też zobaczyć. Mało tego, zaszczepiliśmy u cioci Grażyny, która jest też fachowcem,
i wypowiada się, też lubi piłkę ręczną. No to jest rodzinne, no, tego się nie da uniknąć. No to wrócę do tej, jak pan patrzy teraz na piłkę ręczną i ten czas, kiedy pan grał w piłkę ręczną. Pan grał jeszcze w Szczypiorniaka przecież, prawda? Tak, tak. A to jest 11-osobowa piłka. Oczywiście, to miałem taki epizod, że wzięli mnie ci starsi koledzy, wzięli mnie na boisko i zobaczył, jak wygląda 11-osobowa. No jest to charuwa niesamowita, bo tam podania idą gdzieś w granicach 30 metrów i to musisz łapać, to jest coś niesamowitego. I przy tym te silne takie podania wyrabiali u siebie taką twardość, że musiałeś złapać. No, łapiesz koszyczek, tu jak to zrobić? No musisz złapać. Oni tak jak rzucali na bramkę, tak podawali. Kiedyś jak mi podawali, jak już w 7-osobowym przyszedł do gwardii, tak mi podał, to wyleciałem z piłką na aut, ale mówię, złapałem. Nie złapałem? Nie, bo potężne podania. No ale z biegiem czasu to później oni mieli też kłopot z chwytaniem moich podań. Bo taki byłem zacięty, że jak coś, tym bardziej, że dużo dało powołanie do kadry. Ja byłem taki zszokowany do kadry, tu coś takiego przed Monachium, mówię, rany boskie, pojechaliśmy pół roku mnie nie było w domu, tylko wyjeżdżałem i przyjeżdżałem. No i kontuzja, tak jak z reguły bywa, że sportowiec ma jeszcze w grach takich jak typu piłka ręczna, w ogóle w grach zespołowych, to są wliczone są kontuzje, to nawet w życiorysie masz wliczoną kontuzję, także tutaj tego nie unikniesz. Rzadko który, no dzisiaj no, fenomenem jest dla mnie Lewandowski, nie? Jakoś wszystko to w miarę bezboleśnie przeszedł. No. Jakie to były czasy tamte, jak pan patrzy na nie z perspektywy właśnie czasów w tej chwili? Polski Szczypiorniak przeszedł tę fazę wzlotu, no i teraz czy on się obudzi na nowo? Tak naprawdę chyba powinno być. No ja mam takie troszeczkę takie uczucie widorowe, bo tak patrząc na ligę naszą jest no, bardzo słaba. Zawodników mamy, ale coś tu brakuje. Tu brakuje takiej dynamiki, wykonania techniki przede wszystkim, no, sprawności takiej ogólnej. I w wielu wypadkach, tak powiem uczciwie, no, się troszeczkę nudzę. Czasami no, z przykrością, choć zawodników mamy dobrych. I też wiem, na czym to polega, jaki jest błąd w tym wszystkim. Bo to troszeczkę poszliśmy na żywioł. Zespół osiągnął wynik naszej reprezentacji, nie trzeba przyznać, no tak, no że duży wynik osiągnął, ale to się nie przekłada później na prowadzenie zespołów. Nie każdy z zawodników dobrych staje się jakimś wybitnym... No może to jest czas, żeby czekać znowu na następne pokolenie, panie. Tak, ale to już długo się czeka. Długo się czeka i ja rozmawiam z tymi swoimi starszymi trenerami, którzy jeszcze żyją i też mają to samo stwierdzenie. No myśmy byli, ktoś powie, a piłka ręczna była inna. Nie była inna. To była piłka ręczna taka, że myśmy więcej trenowali, mniej grali. Ale myśmy na przykład w tygodniu 8 razy trenowali. I efekt był taki, że po meczu ja mogłem grać drugi mecz. I to polegało na bieganiu, na no, gra w obronie, gra w ataku. Myśmy czasami półtorej godziny grali w obronie, obrona, atak. Wyprowadzanie kontry to nie było tak na takiej zasadzie, że przebiegniemy, nie. To było do znudzenia, do perfekcji. Tak właśnie wygląda piłka ręczna skandynawska w tej chwili. No dokładnie. I oni są wszechstronnie, ale przede wszystkim są technicznie przygotowani. Ja nie mówię, że nasi są nieprzygotowani technicznie. Mają, ale większość brakuje takiej elastyczności, takiej... No ja tutaj w takie swoje mam spostrzeżenie, bo swego czasu prowadziłem, ratowałem gwardię, mogę powiedzieć. No tak, no bo to dwa lata prowadziłem gwardię. Przejdźmy się na ostatni fragment naszego spotkania właśnie, skoro pan wspomniał o gwardii, no bo to jednak dyscyplina taka, która ma wielu widzów, która ma wielu kibiców, która ma wielu fanów. Od lat to się utrzymuje. Pamiętamy mecze, kiedy pan prowadził zespół na Kowalskiej, teraz kiedy zespół gra w Stegu Arenie i to jest wciąż, jak ja mówię, oprócz hokeja dla mnie bardziej męska dyscyplina sportu. Tak, ja się z tym zgodzę i dlatego tutaj u nas mówię, a Opole to jest taka wieś duża. Ja mówię, zgoda, taka wieś bardzo, którą my bardzo lubimy, no, kochamy. Się, ale Kizyn Piotrków wcale tak, nie są. Ale ja mówię, dobrze, my kochamy naszą Opole, naszą wieś i wręcz do nas dzwonią, mówię, zawsze mi pięknie u was jest w Opolu. Tylko tu jest taka sprawa, że produkt. Ja powiedziałem zawsze, że Opole i nawet te miejscowości okoliczne. No tak, oczywiście, bo to tak jak pan mówi, bo to nie jest Opole, tylko Alej Grodków, tak. I Brzeg, i Zawadzkie, no to miejsce jest Ozima. Muchołazy. Właśnie, no.
No, więc rzeczywiście no, to nie ma się czemu dziwić, że te sukcesy, tak jak pan mówi, napędzają kibiców. Tak. Ale to było to, że zawsze powtarzałem, że jeżeli będzie, powtarzam po raz setny, będzie produkt dobrze, to ludzie sami przyjdą. Tu ludzie przyjeżdżali z Głuchoła, z całego województwa opolskiego. Tu nie tylko było mieszkańcy tutaj pobliskich miejscowości, ale ludzie z dalszej przyjeżdżali, żeby zobaczyć to, bo wszyscy kochają piłkę ręczną na Opolszczyźnie i tego się nie da ukryć. To jest tak na Górnym Śląsku to samo. Tam mogą już stare dziadki, to jeszcze przychodzą ludzie i patrzeć. I tu jest, to troszeczkę mnie to tak martwi, że w tej chwili jest to tak, a nie inaczej. Ale miejmy nadzieję, panie Antoni, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, no bo w końcu chyba wszystkim nam na dobru tego sportu zależy. Ja wierzę tym bardziej, że my mamy wspaniałą władzę, która jest sportowa, która pomaga. To jak ja bym sobie życzył, żeby wszędzie tak było jak u nas w Opolu. Że ratusz cały pomaga i zna się na tym. I żyją tym, i przychodzą na mecze, i dopingują, biją brawo. To jest coś niesamowitego. To na koniec w takim wypadku wypada mi w imieniu naszej całej redakcji złożyć Państwu przybyckim najlepsze życzenia świąteczne. Co prawda to już bliżej końca tego święta, ale jak już jesteśmy po spacerze, to możemy raz jeszcze usiąść do świątecznego stołu, tak, panie Antoni. Tak, ale chciałem jeszcze pozdrowić wszystkich kibiców, wszystkich swoich zawodników, których prowadziłem, bo ja mam z nimi bezpośredni kontakt. No i życzyć, żeby piłka ręczna szła ponownie do góry. I dziękuję za życzenia składam. Odciągnięcie chwilę od świątecznego stołu. Na taki krótki spacerek. Antoni Przybecki, legenda polskiej, opolskiej piłki ręcznej, zawodnik, trener, reprezentant Polski, członek kadry olimpijskiej na Monachium, był dzisiaj gościem naszego świątecznego poniedziałkowego spaceru. No a Państwu, tak jak pan Antoni mówił, życzymy jeszcze oczywiście wspaniałego poniedziałkowego świątecznego popołudnia.